Witamy Was w 15 odcinku podcastu Queer Historia, historia osób LGBT+. Cześć Basiu. Cześć Maćku. Dziś, tak jak zapowiadaliśmy na naszych mediach społecznościowych, zostajemy w historii Polski i tak jak powiedzieliśmy ostatnio o Kazimierzu Pułaskim, zostajemy w tych czasach dawnych, w dawnej Polsce. Trochę z okazji Święta Niepodległości, właśnie dlatego publikujemy ten odcinek dzień wcześniej, bo stwierdziliśmy, że lepiej ten dzień spędzić z nami niż z nerowcami na ulicach. No zdecydowanie. A poza tym, no też ostatnie sytuacje i wydarzenia w Polsce, no trochę nas zainspirowały do tego, żeby pokazać, że queerowa Polska jeszcze nie zginęła. No i że też kiedyś ona istniała zdecydowanie. Tak, więc ku pokrzepieniu serc opowiemy dziś o życiu queerowych Polaków w XVII i XVIII wieku. Zostaniemy w tym temacie prawdopodobnie jeszcze na 2 odcinki. Tym odcinkiem zaczynamy nową miniserię i dzisiejszy odcinek będzie bardziej ogólny. Opowiemy też o życiu queerowych Polek i Polaków w niższych sferach i w następnych odcinkach będziemy piąć się do góry w tej hierarchii społecznej. Czyli taki spoiler, skończymy pewnie na królach. No niestety jest też kolejny odcinek, który musimy zacząć od stwierdzenia, że na ten temat jest bardzo mało źródeł. Nie wiem, czy jakikolwiek polski historyk praktycznie chciał się zajmować tym tematem. No było chyba z 2 czy 3, którzy coś tam napisali na ten temat. Niestety tak, dlatego jesteśmy my. A my się opieramy właśnie na tych bardzo skąpych źródłach. Zresztą tutaj właśnie jeden z tych pojedynczych naukowców, profesor Andrzej Wyrobisz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, stawia taką tezę, że to przez to, że mamy tak mało źródeł, przez to, że w Polsce paradoksalnie sodomii, grzechu sodomii, czy też przestępstwa sodomii nie ścigało się tak bardzo jak w innych krajach Europy, na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii były oddzielne urzędy, oddzielne instytucje, które zajmowały się tylko tym przestępstwem i dlatego było wiele procesów karnych, stąd wiele źródeł i dużo większe zainteresowanie naukowe po prostu historią osób nieheteronormatywnych. My tych źródeł mamy bardzo mało, no ale postaramy się przedstawić jak najwięcej w tym odcinku. To może zacznijmy od sprawy językowej i od tego, jak osoby LGBT+, były w Polsce dawniej nazywane. W dawnych tekstach pojawiały się samcołożnicy, plugawcy, psotliwi sodomczycy. Możesz mnie tak nazywać? Wolałabym nie. Sodomici, sodomiści, gomorczykowie, to brzmi trochę jak jakieś polskie nazwisko, mężołożnicy, gameraci nieczyści i niewieściuchowie. Sama homoseksualność określana zaś na przykład mianem paziolubstwa, mężczyńskiej psoty, mężołożnictwa, tureckiego niewstydu, to jest dosyć ciekawe, że akurat o tym chyba więcej. Tak, mężczyzny z mężczyzną obrzydliwym bawieniem się, paskudnym wschodnim narowem, sodomią, grzechem sodomskim, psotą sodomską, choć często trudno dociec, o co konkretnie w tym ostatnim przypadku mogło chodzić, bo sodomią, jak już też wszyscy wiemy po naszych odcinkach o renesansie, wiemy, że nazywano tak wiele różnych aktów i zachowań seksualnych. Też wymieniłeś tak dużo bardzo ciekawych słów z punktu widzenia słowotwórstwa, że może to już jest jakimś argumentem, że queerowość była obecna na ziemiach polskich, bo wymyślono tak wiele interesujących słów, jak na przykład gomorczykowie. To jest chyba moje ulubione. Albo paziolubstwo. Albo mężołoznic. Nie no, fantastyczne są te słowa. No, polski język jest ciekawy i myślę, że przy każdym naszym spotkaniu możesz wybierać z tej całej puli nowe słowa dla mnie. Dobrze. To dzisiaj jesteś gomorczykiem. Maciej Gomorczyk. Dziękuję. Teraz z języka przechodzimy do prawa, a jak mówimy o prawie, no to naturalnie mówimy też o kościele, bo związki państwa i kościoła mocne, fantastyczne wpływały bardzo mocno na stanowienie prawa, co wciąż mnie jakoś dziwi, no ale tak było. Więc słowa duchownych o tym, że na przykład, że grzesznicy, mężolubnicy powinni odbywać karę nie tylko po śmierci w piekle, ale też na ziemi, właśnie wpływały na stanowienie prawa. Więc znajdujemy w kodeksie karnym zapis, że sodomczycy
powinni zostać speleni na stosie, ale ten zapis praktycznie nie był egzekwowany. To znaczy powiemy o kilku przykładach dosłownie na przestrzeni dwóch wieków, kiedy to prawo zostało wyegzekwowane. Poza tym po prostu trochę to ignorowano. W sobie było takie prawo, że ci ludzie mieli być paleni na stosie, ale czy byli? No co macz. No na pewno nie tak bardzo jak na przykład we Włoszech, o czym już mówiliśmy też przy odcinkach renesansowych. Tak, prawo teoretycznie istniało, ale wydaje się, że ten temat był bardzo niewidoczny w Polsce. Pierwszym takim przypadkiem, o którym dzisiaj my powiemy, jest przypadek pewnego Wojciecha z Poznania. Pozdrawiamy. Historia z XVI wieku. Pan Wojciech podobno nosił się za babę i uważano go powszechnie za kobietę. Ten w podkrakowskim Kazimierzu poślubił, nie wiadomo do końca jak, Sebastiana Słodownika i wyjechał z nim do Poznania właśnie, gdzie wspólnie spędzili 2 lata. Ale to nie było tak, że po prostu wyjechał do tego Poznania i już mieli spokojne życie. Tutaj było wiele zwrotów akcji, ponieważ Wojciech powrócił znowu na Kazimierz, gdzie w pewnym sensie popełnił bigamię, bo poślubił kolejnego pana Wawrzyńca Włoszka. I postępowanie Wojciecha wyszło na jaw w 1561 roku, a Kazimierski Sąd za te wykroczenia przeciw naturze, jak żeby inaczej, skazał go na jedyną możliwą karę, czyli na stos. Zawsze się w takich przypadkach zastanawiam, ile dobrych historii tego typu istniało. To znaczy, wiemy o Wojciechu z Poznania tylko dlatego, że ktoś go na tym przyłapał i miał proces karny, ale może było, znaczy jestem pewna, że było mnóstwo tego typu historii, które kończyły się dobrze i po prostu takie małżeństwa jednopłciowe sobie żyły w dawnej Polsce. Jak myślisz? Myślę, że na pewno tak było, ale w ogóle zastanawiam się bardzo ten aspekt zawierania małżeństwa, ale o tym niestety nie wiemy zbyt wiele. Około 100 lat później, w 1633 roku, napotykamy na kolejny proces sądowy w Sieradzkich Aktach Sądowych. Bohaterem tej historii jest znowu pewien Wojciech ze Sromotki, który był uczniem swojego mistrza piekarskiego Marcina Gołkowa. Wiemy, że panowie spotykali się w odosobionych miejscach, w lecie w ogrodach za murami miasta, a potem w stryżkach i na poddaszach. Trwało to przez 2,5 miesiąca, jak potem zeznawał w sądzie Wojciech, i odbyło się co najmniej 8 schadzek. A Marcin, i tu znowu zeznania Wojciecha, zniewalał go, czasem będąc pod wpływem alkoholu. Gołek dawał uczniowi po 2-3 grosze za każdym razem, zgodnie ze słowami ucznia, żeby nie powiadał ni przed kim. Sprawa się wydała, ponieważ Marcin wygadał się przed gospodynią. Ach, plotkarze jedni. No, mogło być tak dobrze. Z akt procesu wynika, że początkowo oskarżycielem był Wojciech. Chciał za wszelką cenę ratować się przed skazaniem, ale nie wziął pod uwagę, że taka linia obrony może zwiększyć ryzyko, że zostanie uznany za współwinnego. I faktycznie informacja o tym, że donosił, została w protokole przekreślona. Zaczęto więc go traktować jako współprawcę, co jest dość sensowne, bo oboje byli sprawcami. No tak. Marcin historię tego romansu przedstawił w sądzie w sposób odmienny, bo mówił, że jego młodszy partner nauczył się tej praktyki pasując bydło, a jego z kolei pijaństwo do tego przywiodło. Chyba nie chcę wnikać. Krótko mówiąc, obaj panowie zwalali na siebie winę. Dziś jesteśmy skłonni wierzyć raczej Wojciechowi, który pozostawał w zależności od Marcina i mógł być przez niego przymuszany do współżycia. No, nie dowiemy się, jak było naprawdę. Równie dobrze mogła być to zwykła relacja, która została tak przedstawiona przed sądem, bo każdy z mężczyzn próbował się kosztem drugiego uniewinnić i zwalić po prostu winę na drugiego. No ale proces się odbył i niestety finał był wiadomy. Sędziowie byli skłonni uwierzyć Marcinowi z racji jego wyższej pozycji społecznej, ale w świetle zeznań uznali obu panów za winnych i zgodnie z prawem spalono ich w 1633 roku na stosie. Podobną historię mamy też w XVIII wieku. To już będzie krótka historia. Historia Michała Kucharczyka, który był wójtem z Olszalnicy, który podobno pachołka chował, z którym legał. I nikt nie miał zamiaru go za to jednak karać. Dopiero tak naprawdę w tej historii jakaś kara była. Dopiero gdy w przypływie zazdrości wójt zabił ciężarną żonę pachołka. Wtedy sąd wymierzył mu karę, ale
to już nie za stosunki ze swoim behołkiem, lecz za to morderstwo, no co w sumie jasne i słuszne. Czyli sodomia to tam gdzieś przy okazji była. Tak. A na początku powiedziałeś o tym, że jeśli chodzi o słownictwo, to grzech sodomski nazywano też tureckim niewstydem. Coś takiego. I było też o jakimś takim o wschodnim narowie, cokolwiek, co to znaczy. I tutaj mamy ciekawą sprawę, że powszechnie mówi się o stosunkach homoseksualnych w historii, mówiło się jako o czymś, co powiedzmy narodziło się, znaczy było takie popularne przekonanie, że to się narodziło na przykład we Francji czy we Włoszech. A u nas w Polsce mówiło się o tym elemencie obcym, który pochodził z Turcji. I w odniesieniu do miłości tureckiej czy tym bezwstydzie tureckim mówiono też o miłości między kobietami. Bo miłość lesbijska była uważana za oczywiście obcą modę, przybyłą z Turcji, o czym przestrzegano, że ma ona zgubne skutki i podkreślano przy tych przestrogach, że w Polsce to zjawisko nie istnieje, chociaż... Tak, kulturalne państwo bez jakichś takich wydziwnień. Bez wydziwnień, na pewno. Chociaż jeżeli przestrogi istniały, to też nie bez powodu, chyba. Kościół co prawda w Polsce nie potępia otwarcie relacji lesbijskich, no ale dosyć jest to jasne. No wszystko dlatego, że o lesbijkach za wiele po prostu nie mówiono. O tym, że miłość między kobietami nie była nad Wisłą czymś pewnie jakimś oderwanym od rzeczywistości, można wnioskować choćby ze słów Tymoteusza Szczurowskiego, który w 1792 roku chciał karę śmierci dla niewiast łączących się ze sobą sposobem sodomskim. To też fajnie brzmi, jak taki jakiś węzeł żeglarski. No i właśnie wracamy do naszych całych dwóch przypadków sposobu sodomskiego kobiet z XVII wieku. Jeden z nich dotyczy Agnieszki Kuśmierczanki, która w 1642 roku została oskarżona o jednopłciową relację, ale tak naprawdę głównie zarzutem wobec niej było, co już wiemy z naszych poprzednich odcinków, że to był główny zarzut przeciwko kobietom za przebieranie się za mężczyznę i jak to oni napisano, wyobrażone męskie zaloty. Czyli zgaduję, że podrywała jakieś tam panny przebrana za mężczyznę. Co ciekawe, została ona skazana, ale nie na stos, tylko na publiczne pobicie i wypędzenie. Więc to też, wydaje mi się, sugeruje, że te kobiece relacje nie były do końca uznawane za jakieś tam przestępstwo sodomskie, a tylko za coś jeszcze innego. A nasza kolejna bohaterka, Elżbieta Petraselinówna, około 1690 roku została oskarżona właśnie o sodomię, którą miała popełnić z dwórką w swojej gminie w małopolskim Chmielniku. Ludność gminy chciała dla niej jednak stosu, a nie wypędzenia z miasta. Jednak było to też poboczne oskarżenie podczas całego procesu przeciwko gminie, więc można z tego wnioskować, że sodomia tutaj była czymś pobocznym, a tak naprawdę była to cała sprawa polityczna i o wiele szersza. Na dziś to wszystkie nasze queer historie. Pewnie wielu i wiele z Was może być głodnych kolejnych queerowych historii dawnej Polski i opowiemy o nich w następnych odcinkach, przechodząc już do wyższych klas społecznych, o których więcej wiadomo i którzy mogli też pozwolić sobie po prostu na więcej. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że nasz odcinek był bardzo ogólny i w sumie przedstawiliśmy pojedyncze historie z bardzo długiego okresu, ale po prostu tych źródeł nie ma. I jedyne, co możemy zrobić, to wyobrażać sobie, jak było i dopowiadać sobie, co społeczeństwo polskie wtedy o queerowych relacjach myślało. Jeszcze queerowa Polska nie zginęła. Do następnego razu. Cześć!